W tym nagraniu porozmawiamy o kolejnej reakcji, jakie ulegają alkeny. Zajmiemy się hydratacją. Hydratacja jest reakcją addycji cząsteczki wody do alkenu. Zachodzi ona w środowisku silnego kwasu. Zazwyczaj jej katalizatorem jest kwas siarkowy 6. W trakcie reakcji pęka wiązanie podwójne w alkenie. I do jednego z atomów węgla przy tym wiązaniu przyłączy się atom wodoru, a do drugiego grupa hydroksylowa. Produktem reakcji hydratacji alkenów są alkohole. Reakcja hydratacji zachodzi zgodnie z regułą Markownikowa, więc atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla, przy którym uprzednio znajdowało się więcej atomów wodoru. Natomiast grupa hydroksylowa przyłączy się do drugiego atomu węgla. Bardziej elektrojemna grupa przyłącza się zawsze do tego atomu węgla, przy którym jest mniej atomów wodoru. Przyjrzyjmy się mechanizmowi reakcji addycji cząsteczki wody do alkenu. Pamiętaj o katalizatorze, kwasie siarkowym 6. Mamy alken i wodę w środowisku silnego kwasu. W roztworze wodnym kwas dysocjuje na kation oksoniowy i anion wodorozsiarczanowy 6. Kation oksoniowy jest obdarzony ładunkiem dodatnim, w związku z czym elektrony pi związania podwójnego w alkenie będą silnie oddziaływać z tym jonem. Jako nukleofil alken poprzez elektrony pi związania podwójnego zacznie oddziaływać z protonem z jonu oksoniowego. Para elektronowa łącząca kation wodoru z resztą struktury przechodzi na tą część, przez co zostaje nam tu cząsteczka wody z dwiema wolnymi parami elektronowymi na atomie tlenu. Po reakcji alkenu z jonem oksoniowym pęka wiązanie podwójne, a kation wodoru zostaje przyłączony do cząsteczki alkenu, w wyniku czego powstaje jon, karbokation. Mamy tu cząsteczkę wody i karbokation. Cząsteczka wody ma dwie wolne pary elektronowe znajdujące się na atomie tlenu, przez co jest nukleofilem, może oddziaływać z ładunkiem dodatnim. A karbokation właśnie takim ładunkiem jest obdarzony. Dlatego cząsteczka wody będzie się do niego zbliżać i poprzez tlen oddziaływać z atomem węgla, na którym skumulowany jest ładunek dodatni. Po przyłączeniu cząsteczki wody do karbokationu na atomie tlenu skumuluje się ładunek dodatni, który powoduje, że ta struktura będzie oddziaływać z kolejną cząsteczką wody. A to spowoduje odłączenie się kationu wodoru, który przyłączy się do cząsteczki wody i powstanie jon oksoniowy. Natomiast tutaj wiążąca para elektronowa między atomem wodoru a atomem tlenu w momencie odłączenia się kationu wodoru przejdzie na atom tlenu. W tej reakcji cząsteczka wody zachowała się jak zasada według teorii Bronsztedta-Lowrego. Przyjęła proton, natomiast kation jest kwasem, ponieważ oddał proton. Do alkenu została przyłączona cała cząsteczka wody. Pękło wiązanie podwójne. Do jednego z węgli przyłączyliśmy kation wodoru, a do drugiego grupę wodorotlenkową, co sumarycznie daje nam cząsteczkę wody. Związek, jaki powstał, to alkohol. Co więcej, warto zauważyć, że w trakcie całej reakcji dochodzi do odtworzenia jonu oksoniowego. Dlatego w uproszczeniu reakcję hydratacji zapisujemy jako reakcję alkenu z cząsteczką wody, która zachodzi przy użyciu katalizatora, jakim jest mocny kwas. Jon oksoniowy jest katalizatorem tej reakcji. Przed i po reakcji pozostaje w niezmienionej postaci. Reakcja hydratacji zachodzi zgodnie z regułą Markownikowa, więc zawsze powstaje bardziej stabilny karbokation, czyli karbokation o większej rzędowości. Czasem może się zdarzyć, że w związku chemicznym, aby powstał bardziej stabilny karbokation, dojdzie do przegrupowania. I teraz właśnie takim przykładem się zajmiemy. Zobaczmy, co będzie produktem addycji cząsteczki wody do 3-metylo-but-1-enu. Pamiętaj o katalizatorze. W roztworze mamy obecne jony oksoniowe. Proton z tego jonu oddziałuje z parą elektronową pi.
dochodzi do zerwania wiązania podwójnego i przyłączenia kationu wodoru do cząsteczki węglowodoru. Kation wodoru przyłączy się do tego miejsca, gdzie przed reakcją znajdowało się więcej atomów wodoru. Przyłączy się do pierwszego atomu węgla w węglowodorze. Powstaje karbokation. W tym momencie wychodzi, że będzie to drugorzędowy karbokation. Atom węgla, na którym skumulowany jest ładunek dodatni, jest połączony z dwoma innymi atomami węgla. Ta sytuacja doprowadziła do powstania stabilniejszego karbokationu niż taka, w której wodór przyłączyłby się do drugiego atomu węgla. Wtedy dostalibyśmy pierwszorzędowy karbokation. Jednak czy oby na pewno jest to najstabilniejszy karbokation, jaki możemy otrzymać w tym przypadku? Jeśli doszłoby do przegrupowania w cząsteczce i ten atom wodoru wraz z związaniem przeszedłby do drugiego atomu węgla, wtedy ładunek dodatni byłby skumulowany na trzecim atomie węgla. I taki karbokation byłby już trzeciorzędowy. Jego stabilność jest większa niż karbokationu drugorzędowego. Dlatego właśnie w tym przypadku otrzymamy trzeciorzędowy karbokation. Trzeciorzędowy karbokation będzie reagował z cząsteczką wody, przyłączając ją do siebie. Po przyłączeniu cząsteczki wody ma ona tylko jedną niewiążącą parę elektronową. Na atomie tlenu zostanie skumulowany ładunek dodatni. Taki kation będzie się zachowywał jak kwas Bronsztedta-Lowrego i odda proton innej cząsteczce wody, w wyniku czego powstanie jon oksoniowy i trzeciorzędowy alkohol. Oczywiście w tej reakcji pobocznym produktem może być również alkohol drugorzędowy. Jednak główny produkt to ten, trzeciorzędowy alkohol. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Hydratacja 4-metylo-heks-3-N-u. W efekcie końcowym do węgli przy wiązaniu podwójnym przyłącza się proton i grupa hydroksylowa. Proton przyłączy się do tego atomu węgla, przy którym przed reakcją było więcej atomów wodoru. Będzie to trzeci atom węgla, przy którym przed reakcją znajdował się jeden atom wodoru. Przy czwartym atomie węgla przed reakcją nie było żadnego atomu wodoru. W tej cząsteczce nie ma żadnego przegrupowania, ponieważ czwarty atom węgla, czyli atom węgla przy wiązaniu podwójnym, jest tym o największej rzędowości.